Robert Kubica i Maciek Szczepaniak zajmują 10 miejsce w klasyfikacji rajdu Australii po drugim etapie. Dzień obfitował w różnego rodzaju przygody, począwszy od kłopotów z elektroniką przez problemy ze skrzyniobiegów, a skończywszy na testach elektronicznej żółtej flagi w samochodzie. Przez to Kubica stracił koncentrację i uderzył tyłem w drzewo na OS-ie numer 12. Na szczęście skończyło się na stracie tylko minuty. Liderami są ubiegłoroczni zwycięzcy Sebastian Ogier i Julien Ingrassia. Oni wygrali 4 z 6 sobotnich odcinków specjalnych. Niespełna 12 sekund tracą do nich koledzy z zespołu Volkswagena, Jari Matti Latvala i Mika Anttila, zwycięzcy 2 odcinków. 25 sekund straty mają Andreas Mikkelsen i Olaf Loene, trzecia załoga niemieckiego koncernu. Zaledwie 1,5 sekundy dzieli Chrisa Mick i Paula Nagel od podium. Załoga Citroena wyjątkowo dobrze radzi sobie na antypodach. Mikko Hirvonen i Jarmo Lehtinen w Fordzie M-Sportu zajmują 5 miejsce, ale strata wynosi już 1,5 minuty. Mats Østberg, Hayden Paddon, Thierry Neuville i Elfyn Evans uzupełniają 10 rajdu Australii. Do końca jeszcze 6 niekoniecznie łatwych odcinków specjalnych.